przepiękna wiosenna pogoda, aż się chce człowiekowi coś robić. Tylko wiecie co? Ciężko się to nagrywa, bo non-stop mi się lepi śnieg po prostu do soczewki i muszę ją co chwilę wycierać. No i od razu lepiej, wystarczyło tylko wytrzeć soczewkę i zmieniło się miejsce, poprawiła się pogoda, ale gdzie jesteśmy i po co tutaj przyjechaliśmy, to powiem wam za chwilę, tylko najpierw musimy cofnąć się do początku tego wyjazdu. Jak zawsze w tą podróż również ruszam z podręcznym plecakiem. Moim zdaniem jest to najwygodniejsza forma podróżowania. Jest to również dużo tańsze, jeżeli planujecie przeskakiwać pomiędzy różnymi państwami i nie płacić za bagaż. W drodze na lotnisko zdaję sobie sprawę z tego, że minęło już kilka grubych lat, kiedy ostatnio miałem okazję lecieć ze swojego miasta. Ze względu na to, że to lotnisko nie jest zbyt wielkie, nie mamy tutaj międzynarodowych lotów, poza lotami do Kanady czy Meksyku. Dlatego za każdym razem, opuszczając Stany Zjednoczone, muszę lecieć do San Francisco. Ready? Yes. Let's go. Excited? Yes. Hold on, I'm gonna fall. Can't do two things at once. I was looking behind me. Yeah. I'm excited, are you? Yeah. Pomimo tego, że lotnisko w Reno jest dosyć małe, to jest jednak unikalne. Ze względu na to, że jest to jedno z dwóch lotnisk, na których znajdziecie normalnie maszyny hazardowe, takie, jakie macie w kasynie. I can't stand you. Po bardzo szybkiej i sprawnej odprawie wsiadamy do samolotu i przypominam sobie, dlaczego te loty z mojego miasta są tak unikalne. Pierwszy lot zaliczony. Cztery godziny później idziemy zrobić check-in do naszej linii lotniczej i przed nami 12-godzinny lot. Where are you going? We can't reveal yet. Pierwsza w nocy, właśnie wsiadamy do kolejnego samolotu. Jesteśmy padnięci. How do you feel? Yeah. Komunikaty w obcym języku z głośników samolotu bardzo szybko przypominają nam o tym, że opuszczamy naszą strefę komfortu i kierujemy się w nieznane, a wspomnienia, które stworzymy na tym wyjeździe, zostaną z nami do końca życia. Yeah. 13 godzin później wylądowaliśmy właśnie w Tajwanie. Ja jestem zmielony niesamowicie po tym locie. Nogi mam po prostu jak z drewna, ale muszę wam powiedzieć, że lotnisko naprawdę tutaj robi niesamowite wrażenie. Jest super czysto, bardzo cicho, co jest bardzo zaskakujące jak na lotnisko. Byłem już tutaj wielokrotnie, jak i w Tajwanie, ale naprawdę super sprawa. Już nie mogę się doczekać na kolejny lot, który nie będzie naszym ostatnim niestety w tej podróży. I had a 9-hour nap. 9-hour, 10. 10-hour nap. It's nice. We arrived in Taipei and now we're in our transfer terminal.
and now we need to get water. Yeah. Are you excited? Yeah, are you? Po tylu godzinach lotu straciliśmy już rachubę, nie wiedząc, która jest godzina, jaki jest dzień. Podziwialiśmy przepiękne widoki przez okno samolotu, naszego docelowego miejsca na tym wyjeździe. Morning. Excitement 1 to 10. 10. Great. What's yours? Level of tiredness? I'm not tired. No? That's good. Are you? Yeah. You're tired? Yeah. What? You had 10 hours to sleep. Po wyjechaniu z lotniska bardzo szybko zauważamy, że nie jesteśmy już w domu. Filipiny, tak jak inne miejsca w tym rejonie świata, borykają się z tym samym problemem. Jest to wysoki poziom biedy, która jest zauważalna zaraz po wyjeździe z lotniska. Daleko od głównej części miasta, gdzie znajdują się drapacze chmur i ekskluzywne hotele. Na każdym rogu ulicy widać ludzi, którzy walczą o przetrwanie każdego dnia. No i nareszcie, po wielu, wielu godzinach podróży dojechaliśmy na Filipiny, do naszego pierwszego hotelu, ale tylko na jedną noc. Pierwszą noc na Filipinach spędzamy w takim oto pokoju hotelowym. Tutaj jest łazienka, dwa łóżka dla nas, tam takie małe, wiecie, biurko do pracy i balkon z widokiem tutaj właśnie na basen i... Zaraz wam pokażę. I tutaj na wodę. Spoko. Fajny hotelik, ale tutaj jest tak gorąco na tym balkonie teraz, że zamykam te drzwi od razu. Po wylądowaniu na wyspie Cebu pierwszego dnia nic tak naprawdę nie zrobiliśmy. Była to zwykła walka z własnym zegarem biologicznym. Próbowaliśmy przetrwać dzień po to, aby móc przestawić się na tutejszą strefę czasową. Piękne widoki i znakomita obsługa hotelowa zdecydowanie pomogły nam w tym, aby przygotować się na ten wspaniały wyjazd. Ogólnie wszyscy zawsze narzekają na. Dzień dobry. Ogólnie wszyscy zawsze narzekają na jedzenie na Filipinach, a powiem wam szczerze, że my poszliśmy wczoraj zjeść coś w takiej pierwszej przypadkowej restauracji i było naprawdę bardzo dobre. Śniadanie w naszym hotelu serwowane jest właśnie w takiej formie bufetu i muszę wam powiedzieć, że jedzenie jest naprawdę dobre. Wysokiej jakości produkty, widać, jest bardzo duży wybór. Macie takie tradycyjne europejskie jedzenie, bardzo dużo tradycyjnego filipińskiego jedzenia, które jest naprawdę bardzo dobre, ale ze względu na to, że ja węglowodanów nie jadam w tym momencie, to moje śniadanie wygląda w ten sposób. Wiecie co, będę gadał z pełną gębą, ale naprawdę dobre mają jedzenie. Ja się zawsze nasłuchałem tyle od ludzi, że na Filipinach to jedzenie jest po prostu tragiczne, zwłaszcza to filipińskie jedzenie. A my wczoraj poszliśmy do takiej pierwszej, lepszej restauracji tutaj na głównej ulicy i jedzenie było naprawdę bardzo dobre. Weszliśmy, zamówiliśmy grillowaną ośmiornicę, krewetki, trochę wieprzowiny, trochę kurczaka, żeby po prostu popróbować wszystkiego, bo to było serwowane w takiej formie tapas, gdzie macie mniejsze porcje, możecie sobie właśnie zamówić tam 3-4 różne posiłki. I jedzenie było naprawdę super. To była pierwsza przypadkowa restauracja. To wszystko zależy od tego, co kto lubi. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, żeby jadać, nie wiem, ziemniaki i jakieś tam, wiecie, kotlety mielone czy jakąś kaszę,
i nie przepada za owocami morza, no to oczywiście, że na Filipinach nie będzie mu smakowało jedzenie. I to jest normalna rzecz, moi drodzy. Każdy lubi po prostu coś innego. Ja jestem smakoszem, jeżeli chodzi o owoce morza, dlatego mi to po prostu smakuje. Jedyne, co Jowanie nie smakowało, to te suszone rybie głowy. Ja próbowałem, ja to ogólnie jadam, czasami nawet będąc w Stanach, spoko. Taki, wiecie, rybny chips po prostu, bo to jest wysuszone, chrupiące, no ale trzeba sobie poradzić z tym takim rybnym, mocnym smakiem. No, ale tak to wygląda, takie rzeczy też mieli. Tak prezentuje się obszar przy basenie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, jest czyściutko. Widać zadbany sprzęt, nowy. Tam jest ta restauracja, w której serwują właśnie śniadania. Tam jest więcej takich troszeczkę droższych pokoi hotelowych, takie, wiecie, z salonem, z kuchnią. No i malutka plaża tutaj w tym kierunku, a my jesteśmy w tym takim wysokim budynku tam na 5. piętrze. No i tutaj jeszcze druga część tego ośrodku wypoczynkowego. Mają takie mini zoo, w którym mają jakieś tam ptactwo. Podejrzewam, że nic takiego jak małpy czy coś to tutaj nie będą mieli, tylko właśnie papugi i dzikie ptaki tutaj z Filipin. Czy uważacie, że powinienem dać mu palca? Nie? No? That's not a good idea? You wanna lose your fingers? No i tutaj mamy jeszcze drugi basen. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Mostek i ogólnie taki obszar, gdzie ludzie z tych takich lepszych pokoi hotelowych mogą sobie pochillować. Zobaczcie, jak ładnie tutaj to wszystko wygląda. Rybki pływają, małe takie wodospady są. Naprawdę bardzo fajne miejsce. A jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać. Spójrzcie, jak równiutko ta trawa tutaj rośnie. Naprawdę przepięknie. I tam nasz hotel. No i jeszcze szybko na sam koniec spojrzenie na plażę. W tym momencie jest odpływ, więc ta plaża nie wygląda zbyt rewelacyjnie, ale ogólnie powiem wam jedną rzecz. Ludzie narzekają na Filipinach, że plaże są bardzo zaśmiecone. Tutaj akurat w tym hotelu jest ładnie, czyściutko. Tylko że no teraz zobaczcie, jest odpływ, to ta plaża nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Widać troszeczkę glonów, kamieni. Wczoraj jak zajechaliśmy właśnie, to woda była dosyć daleko i bardzo ładnie to wyglądało. Oczywiście jak tylko pojawiłem się na plaży, to zaczęli mnie tam zagadywać lokalsi i próbowali mi sprzedać jakieś wycieczki na sąsiadujące wyspy albo scuba diving, wypożyczanie skuterów wodnych i tym podobnych rzeczy. Ale moi drodzy, nie tym razem. Niestety nie mamy czasu, ponieważ przyjechaliśmy tutaj po prostu na jedną dobę. Pojawiliśmy się tutaj wczoraj przed południem i dzisiaj już o godzinie 14 wylatujemy, ponieważ Cebu jest naszym takim tylko przystankiem po to, żebyśmy mogli przylecieć tutaj i przestawić się na tutejszy czas. Przylecieliśmy wczoraj przed południem i muszę wam powiedzieć, że na początku było bardzo ciężko, ponieważ ja nie spałem przed wylotem w ogóle. W trakcie lotu pospałem może ze 2-3 godziny, bo siedziałem sobie, a to czytałem książkę, a to coś robiłem na laptopie, bo i tak mi zleciał cały lot. I w momencie, gdy byliśmy już tutaj w tym hotelu, w trakcie dnia, no było ciężko, spanie nas po prostu łamało niesamowicie, ale udało nam się przetrwać, poszliśmy spać około godziny 22-23 jakoś tak, bo poszliśmy też na chwilę na koncert tutaj, który odbywał się w barze na dachu w tym hotelu i no udało nam się, więc podejrzewam, że teraz przez resztę wyjazdu już nie będę miał tego problemu, że będę śpiący, czy będę marudził, że mi się nic nie chce. To jest najlepsza metoda moim zdaniem, jeżeli lecicie gdzieś i macie taką dużą różnicę czasową jak my w tym momencie i po prostu przetrwajcie ten dzień. Będziecie się czuli tragicznie, to spanie was będzie łamało, ale potem przez resztę wyjazdu po prostu wszystko będzie spoko. A z tego co zauważyłem, to tutaj w tym hotelu większość ludzi to są Chińczycy i ogólnie ludzie z tamtego regionu. Nie chcę tutaj wszystkich, wiecie, szufladkować, ale w większości słyszę dookoła siebie po prostu język chiński i widziałem tylko kilka rodzin, na przykład tam filipińskich i ja tak naprawdę jestem jedyną białą osobą tutaj w tym całym ośrodku. Did you switch time zones already? I don't know. How are you feeling right now? I was struggling yesterday. Yeah, yesterday was hard. Right now I feel like I'm still waking up for the morning. Or I'm just tired. I think after tomorrow. Yeah. Nice.
krótki relaksik i za chwilę się pakujemy i jedziemy z powrotem na lotnisko. A na głównej ulicy, no to powiem wam tak, jak w każdym takim rozwijającym się kraju, jest bałagan, jest troszeczkę chaos, ale moim zdaniem to całe piękno tego miejsca tak naprawdę polega na tej dziwności i odmienności od kultury i sposobu życia, do którego jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. I zauważyłem też, że wiele osób po prostu bardzo szybko przechodzi do konkluzji i od razu zaczynają oceniać, że o, biedota, że to, że tamto. A moim zdaniem powinno się patrzeć na to, czy ludzie są szczęśliwi. No, spójrzcie na to troszeczkę z innej perspektywy, że wy płacicie, żeby przyjechać tutaj i doświadczyć tego życia, wiecie, na tropikalnej wyspie, a oni sobie żyją tutaj po prostu normalnie na co dzień. A na ulicy, no to powiem wam tak szczerze, to wygląda wszystko tak samo jak w Tajlandii. Macie też te kable wiszące wszędzie, wąziutkie ulice, pełno tych takich busików Toyoty, o takich jak ten. Bardzo to wszystko podobnie wygląda w tych wszystkich krajach. Moim zdaniem normalnie. Nic specjalnego, ani nic nadzwyczajnego. Każda ulica praktycznie w tych krajach wygląda tak samo. My akurat jesteśmy w tym momencie w bardzo, bardzo ruchliwej części Sibu, niedaleko głównego miasta. Więc tutaj za jakąś godzinkę zacznie się godzina szczytu i korek po prostu się nigdy nie kończy. Dlatego będziemy wyjeżdżać na lotnisko troszeczkę wcześniej, żeby uniknąć sytuacji, gdzie będziemy siedzieć w samochodzie przez ponad godzinę. No i też nie ma co ukrywać, że niektórzy mieszkają, tak jak widzicie tutaj, postawiony szałas z płyt i z jakichś tam śmieci tak naprawdę przy ogrodzeniu jakiejś budowy. No i niektórzy tak mieszkają. Tak wyglądają realia niektórych ludzi. Ale moim zdaniem powinno się mierzyć standard życia w ilości szczęścia w tym życiu, a nie w tym, co się ma. Let's go. Let's go. No i tak, opuszczamy nasz hotel, w którym byliśmy tak naprawdę tylko na jedną noc. Przed nami około godziny 20 lotu i potem lądujemy na kolejnej wyspie. Tylko najpierw musimy zrobić check-out i zamówić taksówkę. No i jesteśmy już w Grabie, bo to jest ta aplikacja, której się używa przeważnie w Azji. Kursik na lotnisko, który ma około 5 km, kosztuje nas 35 zł prawie. Taniutko tak naprawdę, bo to jest jakieś tam 8 dolarów. No i dobra, jesteśmy już na lotnisku. Dosłownie zajęło nam to 5 minut, żeby przejść przez ochronę ze względu na to, że zrobiliśmy check-in online, więc to niesamowicie przyspiesza cały proces. No i wiecie, my latamy z takimi o plecakami. Jowany plecak waży około tam 7 kg, mój 9 ze względu na to, że mam i laptopa, i drona, i wiecie, baterie i tym podobne rzeczy. Więc mam troszeczkę ekstra wagi w swoim plecaku, którą tak naprawdę mogę w każdym momencie wyciągnąć, bo jest to wszystko jakby w takim osobnym, małym plecaczku, który jak coś to zawsze biorę ze sobą na wyjazdy, jak gdzieś podróżujemy. Excitement level? 1000. 1000 right now? Good, good. Can you tell? Yes. Your facial expressions always say how excited you are. What kind of friend are you? You always pissing me off.
fajnie tak, wysiadacie sobie z samolotu i po prostu po pasie startowym idziecie sobie normalnie do wyjścia z lotniska, nawet nie przechodzicie przez terminal. Fajnie tutaj w tym Porto Princesa jest, naprawdę dobry początek. Zajechaliśmy właśnie do naszego hotelu tutaj na wyspie Palawan i zobaczcie, jaki rewelacyjny hotel znaleźliśmy za dosłownie 25 dolarów. Cały ośrodek prezentuje się bardzo fajnie, zobaczcie, to wszystko wygląda jakby było nowe, jakby tutaj nikogo nigdy nie było przed nami w tym pokoju. Ładnie, czysto, niestety nie mieli już pokoju z dwoma łóżkami. Jest telewizor, jeżeli chcielibyście pooglądać, mały stolik i wyjście na balkon. I my jesteśmy zaraz tutaj przy basenie. Naprawdę spoko. Widzę, że tam jakieś jacuzzi też jest. Bar zaraz przy basenie. Super sprawa, no. Spójrzcie na to. Budynek wygląda jak nowy. No i tak, słuchajcie, powoli zbliża się zachód słońca. Zrobiło się też troszeczkę pochmurnie, ale jest to fajna ulga od tego palącego słońca. Pomimo tego, że się przestawiliśmy już tutaj na tą strefę czasową, no to jeszcze przyzwyczaić się do tej wilgotności zejdzie nam trochę po prostu, żeby do tego się przyzwyczaić. I teraz chodzimy sobie po prostu, rozglądamy się po tym ośrodku. Jesteśmy na takim troszeczkę odludziu i tutaj się zbyt wiele po prostu nie dzieje. Plaża, powiem wam, nie jest jakaś rewelacyjna. Zobaczcie, klonów, liści, tym podobnych rzeczy pełno, ale basen jest spoko. A ośrodek wygląda w ten sposób, już się robi powoli ciemno. Ale bardzo ładnie, powiem wam, taki schludny, czysty hotelik. Tam jest kolejny, następny, następny i następny. Ale ogólnie nie widać, żeby tutaj było zbyt wiele ludzi. Tam sobie jakieś dwie osoby siedzą, tutaj obok nas jeszcze dwie osoby. To jest Iwana. Plażę jeszcze wam pokażę, ale podejrzewam, że ta plaża jest taka bardziej użytkowa w trakcie odpływu, bo w tym momencie, zobaczcie, tu jest pełno glonów, tam jest kawałek plaży, ale no nie za dużo. I to jest raczej normalna sprawa, jeżeli chodzi o Filipiny. Jesteśmy w tym momencie na drugiej wyspie i szukając hotelu tak naprawdę tylko na jedną noc na Cebu, mieliśmy problem, żeby znaleźć hotel z w miarę fajną plażą. I ta sama sytuacja jest właśnie tutaj na Palawanie. Trzeba naprawdę się naszukać, żeby znaleźć fajny hotel z fajną plażą w przystępnej cenie, bo my w tym momencie tutaj za ten pokój zapłaciliśmy 24 albo 25 dolarów za dobę, więc naprawdę przystępna cena. Nie jest to najtaniej na Filipiny, bo możecie jeszcze znaleźć tutaj dużo tańsze hotele, jeżeli poszukacie, w zależności od tego, czego potrzebujecie. My szukaliśmy czegoś z basenem, czegoś z kawałkiem plaży, gdzieś w jakimś takim, wiecie, miejscu troszeczkę na odludziu, żeby ucieknąć od tego zgiełku, bo po wczorajszej nocy tam na Cebu, no mamy na razie tego dosyć. Fajnie jest to doświadczyć, wiecie, ten taki hałas, bałagan i tak dalej, ale żeby na dłuższy pobyt spędzać czas cały czas jakby w takiej atmosferze, no to uważam, że jest to troszeczkę męczące. Jeżeli chodzi o filmy z tego wyjazdu, to słuchajcie, ja jestem świadom tego, że będąc na Filipinach nie pokazuję wam niczego nowego. Filipiny tak naprawdę zostały pokazane już bardzo dawno temu dzięki takim ludziom jak na przykład Lost LeBlanc z Kanady, który sfilmował chyba najlepsze miejsca na Filipinach. Jeżeli nie znacie, zobaczcie sobie jego kanał, anglojęzyczny kanał, ale to jest moim zdaniem koleś, który
nakręcił tak naprawdę najlepsze materiały tutaj z Filipin. Także ja jestem tego, moi drodzy, świadom, że w tych filmach nie zobaczycie niczego nowego, bo Filipiny już zostały pokazane praktycznie z każdej strony i praktycznie każda wyspa, ale jeżeli interesuje Was nasze jakby pierwsze odczucie z Filipinami i to, co będziemy robić, bo my nie będziemy po prostu siedzieć w hotelu, mamy zaplanowany bardzo intensywny wyjazd, to zapraszam Was serdecznie do oglądania, moi drodzy, bo będzie się dużo działo w przyszłych filmach. Przylecieliśmy również na Filipiny w jednym konkretnym celu, ale o tym dowiecie się w kolejnych odcinkach. Także zapraszam Was do oglądania i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!